Państwu pokazuję, jak sobie pozwalałem na ryzykowne żarty. Ale tutaj ten doniósł, prawda? No i wykonywał piosenkę o krzyżu, proszę Państwa, i mówił, śpiewał piosenki o dyktaturze generałów. W swoich utworach porównywał sytuację w Polsce do sytuacji Kambodży i Pol Pota. Opowiadał wyszydzające humory, kawały m.in. o Orbanie, że spuchły mu uszy od zagranicznych korespondentów. No i coś tam, jeszcze taki ten. Całość programu dyskredytowała, ośmieszała, wyszydzała i poniżała ustrój socjalistyczny, władze organa ścigania. Zdaniem obecnych osiągnięty przez Pietrzaka nastrój, wytworzenie wrogich antysocjalistycznych nastrojów i pożądane atmosfery nie daje się zrealizować w tym stopniu w podziemiu S przez żadne nielegalne wydawnictwa i konspiracyjne rozgłośnie. Trochę się może przechwalam, ale to właśnie są dokumenty, to jest raport UBK, który uważa, ja też tak uważam zresztą, że ten przekaz kabaretowy, te spotkania prywatne, to wszystko, co się odbywało w wąskim gronie ludzi w prywatnych mieszkaniach, miało niezwykłą temperaturę emocjonalną, której się nie osiągnie nigdy, czytając sobie samemu w skupieniu jakąś bibułę, choćby najmądrzejszą. To miało takie działanie, proszę Państwa. Więc to był ten etap spraw występów w stanie wojennym. Uzyskano niepotwierdzoną informację, że odbył się nieoficjalny spektakl teatralny oparty na poezji podziemnej. Występował Andrzej Piszczatowski, aktor, raz Jan Pieszek z własnymi tekstami. Na szali szereg osób z warszawskiego środowiska teatralnego. Nie można wykluczyć przypuszczenia, że impreza odbyła się w domu Kaliny Jędrusik. Nie wiedzieli gdzie dokładnie, a to rzeczywiście się odbyło u Kaliny. No i tak dalej, co by tu wam jeszcze przeczytać? To są Bajcowe. Nie, ja tylko cytuję niewielkie fragmenty, żeby Państwa zachęcić, żeby opowiedzieć i skomentować. Ale ponieważ tutaj padł tytuł w tym meldunku piosenki o nielegalnych kwiatach, to może pozwolę sobie ten utwór przytoczyć jako taki istotny bardzo z tamtego okresu utwór, z tamtego czasu, dokumentujący tamten rok, tamten sezon. Ale też aktualny. Ja myślę, że w jakimś stopniu tak. Ja myślę, że jakby ogólne przesłanie tego utworu w dalszym ciągu jest aktualne, no ale dotyczy konkretu. Właśnie tuż po powrocie w stanie wojennym do Polski natychmiast trafiłem na te manifestacje, na te układanie krzyża na placu. Widowisko było niesamowite, te gonitwy, babcie z kwiatami składające, tłumy tych zomowców obłąkanych zupełnie z tymi karabinami, pepeszami, kałaszami, ganiających wszystkich ludzi, którzy układali kwiaty. No coś niesamowitego, proszę Państwa. To się powinno w telewizji, gdy była kiedyś do nas należała telewizja, się powinno pokazywać te widoczki. To jest prawdziwa prawda o historii. I pokazywać to, kto tam wtedy te kwiaty składał, a kto przecież te kwiaty niszczył. No ale tutaj znowu do współczesności przechodzę. Śpiewamy piosenkę 82 rok. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomatów, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki i automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Najdroższe kwiaty, jakie widział świat, można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo wydać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych,
dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawne, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają, przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety, imperium drży. Przycisk generałów, nie lęka się wojska. Nielegalny naród, zakazana Polska. To jeszcze Państwu może zaśpiewam Józenko, nie wiem czy to dokładnie pamiętam, zupełnie odmiennego charakteru, chyba taka bardziej uniwersalna konotacja tamtego nastroju, ale dużo takich piosenek miałem w charakterze właściwie takich ulotek, ja to nazywałem piosenki ulotki, czyli jakieś krótkie utwory aktualne wtedy, które oddawały ducha tamtego czasu i zwalczały pewne tamtejsze poczynania władz. I tego dotyczy piosenka Osły i Gnidy, która, proszę Państwa, adresowana była do tych ludzi, którzy w 82 roku w stanie wojennym zaczęli robić wielkie kariery. Bo tu naród poszedł do internatów, naród uszy po sobie i nic nie tego, a wtedy ten szczególny gatunek świni wtedy się rzucił do robienia karier. I to właśnie o nich była piosenka, wtedy tam napisana. Tam ten